dzień drugi. Właśnie wybieram się na konferencję, a w sumie to Max mnie zawozi. Witam, witam. Jadę troszeczkę wcześniej, żeby spotkać się jeszcze z dziewczynami na kawę i mieć chwilę, żeby z nimi porozmawiać. Co, maraton dzisiaj? No tak, się biegają. Ale to jest chyba ten maraton Orlen czy coś takiego. Wojtek biegnie. Pozdrowienia dla Wojtka. Tak, czyli jadę na Meet Beauty na drugi dzień, jadę wcześniej spotkać się z dziewczynami, później czekają nas wykłady, zobaczymy jak ten dzień dzisiaj się potoczy, a Max po mnie dzisiaj przyjeżdża. Jak się czujesz? Dalej jesteś chory? Trochę. Przeżyjesz dzisiaj cały dzień beze mnie? Tak. Przeżyjesz do domu? Do łóżka. No właśnie, do domu i do łóżka. No, jadę i życzę wam miłego oglądania. Jak wrażenia? Ega. Która pierwsza? Ania, zaczynaj. No ja jestem bardzo wymagająca, muszę powiedzieć. Podobał mi się wczoraj bardzo wykład z Odmaski. Bardzo interesujące produkty. Już się dzisiaj testowałam w nocy. Także pierwsze moje wrażenie... Nie piekło właśnie. Chodziło nie piekło. Ale poczekaj, co testowałaś? Serum, krem pod oczy? Serum, krem pod oczy i krem na twarz. Krem głęboko nawilżający. Bardzo fajne produkty. Dzisiaj moja buzia jest taka naprawdę wypoczęta i to mi się podobało. Nie podobał mi się wczorajszy wykład o montażu na YouTube. Tak bardzo się na niego nastawiłam. Pokazywane były bardzo fajne filmiki, ale jakoś trochę się nie podobał. Liczę dzisiaj na fajny wykład o hejcie. O, właśnie, właśnie. Dużo dobrych informacji. Czyli tak, pierwszy dzień, okej. Okay. Pierwszy dzień, okej. Można przyznać się. Drugi dzień przed nami. Drugi dzień już się dobrze zaczyna, bo się widzimy, bo się spotykamy, także jest fajnie, to jest najważniejsze. No to super, życzę wam w takim razie udanego dnia. My tobie też. Dzięki. Jestem już w domu i zobaczcie, co na mnie czekało. Pojechałeś na bazarek, no pięknie. Mój chorowitek pojechał kupić piękne nowe lilie, świeżutkie. Nasze flor preferiti. Tak, nasze ulubione kwiaty. Dziękuję. Proszę. A ponieważ obiecałam wam, że pokażę, jak wrócę do domu, co mam dzisiaj na sobie, jest przede mną moje ukochane lustro. Także robię od razu outfit. Jak możecie zauważyć, mam na sobie ten sam limonkowy sweterek, który miałam wczoraj na Meet Beauty. Sweterek jest z Reserved i bardzo dobrze, że go ze sobą zabrałam, ponieważ w sali konferencyjnej było tak zimno, że ten sweterek mnie uratował. Ktoś podkręcił klimatyzację naprawdę na wysoki poziom, co było błędem, wszyscy narzekali, ale mi było za to cieplutko. Koszulka, t-shirt z Guess. Torba, większa tym razem, Love Moschino, bransoletki i zegarek, jeansy, to są takie dosyć obcisłe boyfriendy z Zary, mają już co prawda kilka lat, ale za to ogromne dziury i bardzo, bardzo je lubię. I tym razem sneakersy John Galliano, które też mają chyba już 2 albo 3 lata i są niesamowicie wygodne. Także bardzo proszę. Tak dzisiaj prezentuje się mój outfit. Przygotowania do obiadu. Kochanie, co dzisiaj jemy? Penne alla arrabbiata. Zdenerwowane. Smacznego. Smacznego. W planach był spacer i jakieś lody, czyli miłe zakończenie tygodnia. A jak wyszło, tak jak zawsze. Położyłam się po obiedzie tutaj, słuchajcie, na kanapie.
żeby się zdrzemnąć pół godziny i spałam kilka godzin. Nieprawdopodobne. Max mnie próbował dobudzić, a ja nie byłam w stanie się podnieść, nie byłam w stanie się zwlec z łóżka. I mam niestety wrażenie, że chyba ten pan, który tam teraz stoi na balkonie, przeniósł na mnie swojego wirusa. A w sumie to z niego przeniósł się wirus na mnie. Czuję, że tutaj zbiera mi się ogromny katar i dzisiaj wieczorem będę musiała wziąć jakąś aspirynę, położyć się wcześniej spać, ale też stwierdziłam, że już nigdzie nie wychodzimy, obejrzymy sobie jakiś film, zamówimy później pizzę. No, la pizza, no, no to un bel film, e stasera masz big match. Juventus Napoli. No to ty będziesz oglądał ten Juventus Napoli. Stasera bardzo dobra. Zobaczymy, co będzie. Ale powiem wam też, że trochę to jest moja wina, że ten wirus się na mnie przeniósł. Bo 2 miesiące temu przestałam pić czystka. A piłam go wcześniej regularnie. I niestety z ziołami jest tak, że musimy je co jakiś czas odstawiać, żeby później one dalej działały. No i ja właśnie odstawiłam czystka 2 miesiące temu i coś mnie dorwało. A póki go piłam, wszystko było w idealnym stanie. No nic, wykorzystam w takim razie czas i podsumuję te 2 dni Meet Beauty, które już są za mną. I zrobię to trochę w inny sposób niż zazwyczaj. Nie będę mówić o organizacji, o wykładach, prelekcjach i całej reszcie, ale powiem jedną najważniejszą sprawę. Takie konferencje jak Meet Beauty umożliwiają nam spotkanie z fantastycznych ludzi. Takich ludzi, którzy mają identyczne pasje, bardzo podobne pasje jak ma. Godzinami mogą rozmawiać na ten sam temat i uwielbiają spędzać czas w swoim gronie. Ja po raz kolejny spotkałam się z dziewczynami, które już mogliście widzieć kilka razy tutaj na moim kanale. Jak zwykle rozmawiałyśmy praktycznie o tym samym, ale też na przykład dzisiaj wreszcie miałam okazję, żeby spotkać Beatę, która specjalnie przyleciała na tę konferencję z Mediolanu. To jest nieprawdopodobne. Beatka, pozdrawiam cię cieplutko. Także coś wspaniałego. No i właśnie, dzięki tym spotkaniom, tym konferencjom mamy możliwość... Massimo... Widzicie, jak jest okropne? Bo już lepiej się czuje. Widzi, że ja się czuję gorzej i teraz wykorzystuję sytuację i mi tu przeszkadza. No, także wracamy do tematu. Chciałam powiedzieć, że konferencje właśnie takie jak Meet Beauty, ale też inne konferencje, w których uczestniczymy, dają nam największy skarb. Nie tylko wiedzę, którą później my możemy wykorzystać, przekazać wam, czy możliwość poznania nowych marek, o których wy również się później dowiadujecie dzięki naszej twórczości. Ale właśnie to, że spotykamy tych fantastycznych ludzi, to jest coś wspaniałego. To wam daje taką energię, takiego powera do tworzenia, siłę w tym, co robicie. Oczywiście czasami wychodzi też tak, że osoby, które spotykamy na takich konferencjach, to są też nasi widzowie, co jest nieprawdopodobne. Albo jakieś osoby, które też gdzieś tam istnieją w mediach i mają okazję, żeby wreszcie nas poznać, bo albo się wstydziły, albo nie chciały, albo mieszkają gdzieś daleko i też nie mają takiej możliwości. No i proszę. Więc ja jestem wdzięczna za to, że takie konferencje mi to umożliwiają. Wy na pewno też patrzycie na kwestie tych konferencji troszeczkę inaczej, bo oglądacie z tej drugiej strony. Dla was może to być nudne, jakieś te relacje mogą być też nudne, nie do końca mogą was zaciekawić. Czasami też piszecie, że to są jakieś spotkania sponsorowane, że pokazujemy wam marki, że się tym chwalimy, ale to nie do końca tak jest, bo może tutaj podam wam przykład. Jeśli pracujecie w jakiejś korporacji, to ona raz na jakiś czas organizuje dla was jakieś wyjazdy, szkolenia, weekendy, gdzie zdobywacie wiedzę potrzebną waszej pracy, ale też spędzacie czas z ludźmi, których macie gdzieś tam w tym swoim środowisku. I u nas też to tak wygląda. Oprócz tego, że mamy możliwość poznania nowych produktów, marek, nowych kosmetyków, to otrzymujemy też wiedzę, którą później wykorzystujemy w swojej twórczości. No i właśnie poznajemy nowych ludzi, spędzamy z nimi czas, dostajemy nowe inspiracje
i też takiego powera właśnie do działania. Także to były dwa intensywne dni. Spędziłam je wspaniale. No i mam nadzieję, że uda mi się utrzymać kontakt z niektórymi osobami, które właśnie poznałam na tej konferencji. Wiem na pewno, że w najbliższym czasie już spotkam się z kilkoma osobami, ale wam na razie nie zdradzę z kim. A teraz muszę zmyć makijaż, muszę się przebrać chyba w piżamkę, już czas najwyższy. No i będziemy szukać jakiegoś filmu, idę zobaczę co tam Massimo robi i zamawiamy pizzę. Ho, 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 ktoś tu smaży kalamary. Ej, amore, 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 kalamary, kalamary. Visto come sono belli. A nie pizzę? La pizza per te, la pizza per te, kalamari per me. Przyjechała pizza. Ho portato una bella pizza. Margherita? Margherita, Margherita. No to co, bierzemy się za jedzonko niedzielnej wieczornej pizzy.